Teraz trochę historii. Mój czas, czas, który mnie ukształtował, nie wiem, czy całe moje pokolenie, ale mnie i również w tych kwestiach, to był czas między wojną a marcem 68 roku. Wtedy dorastałem, w wielu środowiskach dorastałem, ale między innymi w środowisku starszych ode mnie osób, wśród których nabywałem tej polsko-żydowskiej świadomości. To był dla mnie czas macierzysty kulturowo. Bardzo wiele osób mówi dzisiaj, to już jest banał, prawda, jak bardzo zmienił się koloryt polskich miast i miasteczek po zagładzie, kiedy nie było już Żydów. Ale mało kto mówi o tym, jak zmienił się koloryt przynajmniej ulic warszawskich po marcu 68 roku. Wyjechała wtedy prawie cała polsko-żydowska inteligencja, która wprowadzała nie jakiś malowniczy koloryt na ulicy, prawda? Bo to nie to przecież zupełnie w Warszawie, ale jednak coś w sobie miała, a była to duża grupa osób i grupa osób opiniotwórczych. Otóż ci ludzie w jakiś wzmożony sposób, zastępczy, przechowywali w sobie sposób bycia przedwojennej Warszawy. Po pierwsze jako zwyczajną nostalgię, po drugie jako jakiś rodzaj nieświadomego, półświadomego, takiej chęci pozagładowego istnienia na nowo od zera. Znali jedyny wzorzec tej polsko-żydowskiej inteligencji przedwojennej i tego wzorca chcieli się trzymać. A po marcu 68 roku, kiedy oni prawie wszyscy wyjechali, ci na ogół w moim wieku, którzy tu zostali, już nie mogli na tym budować. Ich tożsamość została jakoś dziwnie przerwana. Ja też bardzo późno dopiero z tej przerwy zdałem sobie sprawę. Na czym polegała fenomenologia tej formacji, o której mówię? Otóż oni uwielbiali taki rodzaj towarzyskiej, ale głębiej niż towarzyskiej, gry między swoją polskością a żydowskością. Nawet kpiąc, potrafili antysemityzm wciągać w taką grę. Czasami potrafili zagadać coś widzisz, wyraźnie kpiąc z tego, że gadają widzisz. Potem jakby gadali coś, co naśladowało jakiś antysemicki, mało wredny, ale jednak antysemicki resentyment, antyżydowski i kpili z tego resentymentu. Jakby cały czas żyli w takich dziwnych widłach. Byli zresztą znakomici pisarze, których ta publiczność literacka uwielbiała. Ja myślę, że na przykład to był Kazimierz Brandys i że na przykład to był Adolf Rudnicki. Dla mnie było zresztą rzeczą znamienną, że po marcu 68 roku ci dwaj pisarze jeszcze siłą rozpędu mieli oczywiście swoją publiczność, ale było gołym okiem widać, jak oni ją tracą. Tak mi się wydaje przynajmniej. Już jej takiej nie mieli. Można by mnóstwo mówić o rodzajach polsko-żydowskiej tożsamości wtedy właśnie, ponieważ no ja jestem człowiekiem, dla którego poezja jest najważniejsza i to, co wokół literatury i poezji, to mogę to tymi nazwiskami tylko pseudonimować. Na przykład Mieczysław Jastrą. Poeta, którego rodzaj dziwnego symbolizmu i przeżycia zagłady kazał mu wszystkie te sprawy, o których mówię, wikłać właściwie w rodzaj takiej niesłychanie głębokiej podświadomości. Symboliki bardzo niejasnej, ale niezwykle przejmującej. Był z kolei Artur Sandauer, który z nieprawdopodobną determinacją i dociekliwością starał się tak klinicystycznie obnażać ten rodzaj świadomości polsko-żydowskiej. Napisał kiedyś coś, co się nazywało taką parabiografią. I to była taka próba gombrowiczowskiej analizy kogoś, kto przed wojną jest Żydem, spolonizowanym i stara się wedrzeć na siłę w polskie ziemiańskie środowisko, robiąc wszystko, żeby tylko nie wyjść za Żyda. I to jest przedstawione z takim ostrym gombrowiczowskim komizmem. Był Antoni Słonimski, o którym mnóstwo by mówić, ale myślę, że dla niego najważniejsza w późnych latach jego życia była kwestia sumienia.
odwoływania się do sumienia, które ma zniszczyć wszelkie narodowościowe uprzedzenia. Nawet te, którymi on kiedyś sam się posługiwał przed wojną. I o jednej osobie chciałbym Państwu powiedzieć i niezwykle zachęcić Państwa do jej lektury. To jest jedyna według mnie, jeśli innych obrażam, to przepraszam, naprawdę wielka polska pisarka, żyjąca i tworząca w Izraelu, w tym roku umarła. Pani Ida Fink. To jest pisarka naprawdę wielka. I namawiam Państwa na lekturę ostatnich opowiadań z jej tomu Odpływający ogród. Ona tam sportretowała takie stare poholokaustyczne Żydówki, które tu właśnie żyły podczas zagłady w Polsce. I były później osobami w dziwny sposób chłodnymi, wypalonymi. A jednocześnie pod te same osoby potrafiły być nadaktywne społecznie. Jedno z drugim. Ja coś takiego na przykład obserwowałem w mojej późnej, ale bardzo bliskiej przyjaźni z wielkim pisarzem Bogdanem Wojdowskim. Jak mu się spojrzało w jego zimne oczka, to lepiej potem tego było sobie nie przypominać. A jednocześnie był to ktoś nieprawdopodobnie społecznie kosko zaangażowany. Jedno z drugim. Wszystko to, jak myślę, w jakimś sensie uległo zniszczeniu w swojej delikatności tej całej tkanki, ale również i radykalności po marcu 1968 roku. Bo zamiast tej gry, subtelnej czasami, pojawił się po prostu obopólny lęk. Wzbudzony na nowo polski lęk przed Żydami, jako jakąś dziwną, ciemną, niejasną siłą, i żydowski lęk przed Polakami. Czym był dla mnie, jak ja go rozumiałem, jak go dzisiaj rozumiem, marzec 1968 roku? Może najstraszniejsze w nim było nie nawet samo to państwowe szczucie, wszystko to, co się wtedy na jaw wydobyło, ale to, że to było wydostanie się antysemityzmu na wolność, które było triumfalne. Ten triumfalizm antysemityzmu się czuło po prostu wszędzie. I to niestety w pewnych przynajmniej środowiskach, mam nadzieję, że teraz to gaśnie, jeszcze czasami się przejawia. Ja pamiętam moją najserdeczniejszą przyjaciółkę, to pierwsza moja licealna miłość. Melduję wam posłusznie, że bardzo jest miło mieć przyjaciółkę na całe życie, która była pierwszą miłością licealną, która nie ma nic wspólnego z pochodzeniem żydowskim i nie tak dawno mi mówi, słuchaj Piotrek, byłam u moich przyjaciół na jakimś przyjęciu i słuchaj, ja tego nie rozumiem. Ludzie przestali się wstydzić antysemityzmu. Marzec miał charakter szoku oczywiście. O tym szoku można by było mówić mnóstwo. Znalazłem taką wypowiedź kiedyś w Gazecie Wyborczej i pani, która się nazywa Anna Lec, no ponieważ podpisała się z tą odpowiedzią, to ją zacytuję i ona powiedziała tak. Wtedy wyjechałam z Polski, bo czułam się zaszczuta, czułam się za nawiasem społeczeństwa i za nawiasem prawa. Po prostu bałam się i nikt nie mógł nam pomóc i nikt nie chciał nam pomóc. Najgorzej mieli ludzie w takiej właśnie sytuacji. Pewni moi bardzo bliscy przyjaciele tak się właśnie czuli i wyjechali. Ja na polonistyce, na tych 17 latach naraz, polonistyki warszawskiej, miałem cudowną przyjacielską otulinę. Po prostu miałem do kogo otworzyć gębę, miałem o tym pogadać. No czułem po prostu właśnie to coś, co się nazywa przyjacielską otulinę. Ja z całej siły nie chciałem wyjechać. Już dzisiaj nigdy nie będę wiedział, czy dlatego, że miałem taką otulinę, czy to było jednoczesne. Ale w każdym razie tak się stało. To był też dla mojego pokolenia ludzi pochodzenia żydowskiego szok uzmysłowienia sobie tej zatartej świadomości bycia Żydem. Stopnie tego zatarcia tej świadomości były rozmaite. Na pewno się Państwo słyszeli wielokrotnie o tych opowieściach o starych już chłopach dwudziestoparoletnich, którzy w marcu 1968 roku dowiadywali się nagle od rodziców, że są Żydami, prawda? To się zresztą i dzisiaj trafia.
I co się im wtedy w głowach musiało robić, no tego ja nie wiem, bo ja akurat takiego problemu nie miałem, odkąd po prostu mogłem rozumieć, co to znaczy. No to od rodziców wiedziałem, że jestem Żydem i kropa, prawda? Ale oni tak mieli, ci ludzie. W moim pokoleniu też, takich ludzi z kolei jak ja i moich rówieśników, nieżydowskiego pochodzenia, w ogóle naprawdę, uwierzcie mi, ten problem nie istniał. Ubawię teraz Eugeniusza opowieścią, której z moich ust nigdy nie słyszałeś, a ja to zawsze powtarzam, śliczną opowieść o Stefanie Żółkiewskim i mojej żonie Ewie. Mianowicie, moja żona Ewa była podopieczną wielkiego pana profesora Stefana Żółkiewskiego. To jeszcze było przed marcem 1968 roku, zaznaczam. No i zaciągnęła mnie, kiedyś jeszcze nam się nie śniło, że będziemy parą, ale się przyjaźniliśmy, na seminarium Żółkiewskiego, żebym przyszedł, bo to takie fajne i mądre. No rzeczywiście było fajne i mądre, potem była przerwa, Żółkiewski wziął moją Ewę na bok, coś tam z niej szepcze, wiesz, gada, dobra. Kończy się to seminarium i Ewa z lekko osłupiała mnie, pyta tak: Piotrek, a profesor to mnie zapytał, kim jest ten chłopiec, który obok ciebie siedzi o takiej semickiej urodzie? I Ewa na to: Piotrek, co to znaczy semicka uroda? No taka była mniej więcej nasza świadomość. No naprawdę. Po prostu. I teraz wyobraźcie sobie to huknięcie po prostu z armaty tego wszystkiego, co się, to się przecież stało w ciągu paru miesięcy. A drastycznie, no to w ciągu dosłownie parunastu dni. Myślę, że marzec przedłużył się w jakiś sposób do dzisiaj. I cała szowinistyczna propaganda antysemicka, ta, która do dzisiaj oddziaływuje, po prostu cały czas się samo wzmaga tą propagandą jeszcze marcową i gdzieś tam ją z tyłu głowy ma. I teraz kilka spraw jeszcze starszych. Bo żydowskość jest dla Polaków i polskość dla Żydów ciągle jakąś konfliktową, też i traumatyczną formą świadomości historycznej. I taki błyskawiczny przegląd z przykładami. Najpierw słynne zdanie Janusza Korczaka. Korczakolodzy je znają na pamięć, także aż nie warto go cytować, bo wstyd, ale ci, którzy nie są korczakologami, to może nie znają tego zdania. To jest zdanie z listu do przyjaciela z 1937 roku, w którym Korczak wspomina swoją decyzję oddania swojego życia osieroconym dzieciom. I było to, jak pisze w tym liście, w 1911 roku. I w 1911 roku pomyślał sobie tak, cytuję go: niewolnik nie ma prawa mieć dzieci. Polski Żyd pod zaborem rosyjskim. I natychmiast potem odczułem to jako samobójstwo. Narzuciłem sobie takie życie. Jak to skomentować? Można to rozumieć dwojako, a może na te dwa sposoby naraz. Że to jest jakaś polska żydowska, w 1911 roku oczywiście, wspólnota niewolnictwa. I Polak miał prawo się czuć wtedy niewolnikiem, i Żyd miał prawo się czuć niewolnikiem. A można też jeść im troszkę inaczej. Że to jest jakby żydowskie pogłębienie polskiego bycia w niewoli. Czyli jakby będąc Żydem i polskim Żydem, jeszcze głębiej jestem zniewolony niż po prostu patriotycznie nastawiony Polak. Ma to oczywiście też związek z akcjami pogromowymi carskimi, które w tamtych latach przecież wybuchały. Drugi akcent. Jest rok 1924, przyjeżdża do Polski znakomity niemiecki pisarz, Żyd niemiecki, Alfred Döblin, i pisze słynną w swoim czasie książkę, od razu przetłumaczoną na polski, pod tytułem Podróż po Polsce. I Polska jawi mu się jako jeden wielki kraj granic. Ja o tym sobie kiedyś napisałem tak, że miałem poczucie, czytając tę książkę, jakbym razem z autorem przebijał się przez dziwaczną przestrzeń składającą się jedynie z granic. Przestrzeń nie dającą sobie żadnej perspektywy, żadnej nadziei nieograniczoności.
Świat różnic szczelnie zwierających się, nie pozwalających przejrzeć się tożsamości tego, co zróżnicowane. Wszystkie społeczności, które Deblin charakteryzuje, czy to narodowe, czy klasowe, zanim zdążą się nam objawiać jako samo swoje, takie właśnie jakie są, już stają się pod piórem pisarza inne, odgraniczone od innych. I to Deblina przeraziło. On przyjechał z ówczesnej Europy, którą widział, tak ją przeżywał, jako jakiś rodzaj wielkiej kulturowej wspólnoty. I tu nagle widzi kraj etnicznych, socjalnych, strasznie drastycznych granic. Oczywiście najbardziej interesowały go granice polsko-żydowskie i żydowsko-polskie. I pomyślałem sobie po lekturze tego, ponieważ on nie tylko o tych żydowsko-polskich granicach pisał, że może jednak jest coś z jakiejś mentalnej histerii w tym absolutyzowaniu granic w mentalności żydowsko-polskiej, bo znalazłem tak oto tekst w słowniku etnologicznym, bardzo poważnym, w cytacie pod tytułem, w haśle pod tytułem Tożsamość kulturowa. Cytat z pewnego badacza angielskiego, który tak pisze, w ogóle nie pisząc o sprawach żydowsko-innych, tylko po prostu w ogóle o tożsamości etnicznej i kulturowej. Pisze tak. Tożsamość jest skazana definitywnie na wpisanie w obszar pośredni pomiędzy tym, co pojedyncze i tym, co zbiorowe, tym, co wewnętrzne i tym, co zewnętrzne, bytem i działaniem, ego i alter, defensywą i ofensywą, zakorzenieniem i migracją, asymilacją i dyskryminacją, wrośnięciem i marginalnością. No to jest dokładnie to, o czym mówię. Czyli jakby w oczach tego badacza, to właściwie wszystko, co daje się określać jako tożsamość tego rodzaju, no nie wiem, kulturowa, etniczna, tak się samo określa, jest jakby z góry już skazane no, na ten rodzaj konfliktowości. No taki mądry, żebym ja rozstrzygnął, czy tak naprawdę jest, czy nie jest, to ja oczywiście nie jestem, mówię tylko to o tym państwu. Później już nieco w Polsce Marian Hemar, znany poeta i satyryk, opublikował wierszyk, którego passus podobno w ogóle był na ustach wszystkich potem. Niby z gracją się pętam, niestety sam pamiętam Żyd. No to jest to, o czym Sandauer, jak wam mówiłem, pisał, prawda? Tak okropnie chce się wcielić w tą polskość, a tu nagle w ogóle wyłazi z samego ze mnie. No, że nagle sobie przypominam Żyd. No i fobie Tuwima, od których jestem w cudzysłowie oczywiście specjalistą. Najdrastyczniej je sformułowała, bardzo mądra, wbrew temu, co niektórzy sądzą, żona Juliana Tuwima przed wojną, kiedy się zwierzała pewnemu z Palestyny przybyłemu tutaj korespondentowi. I powiedziała tak. Twierdzi ona, być może nawet powtarza opinie innych osób, że Żydzi są w Polsce obcymi i nie dziw, że gospodarz ich wypycha, gdy mu się stają niewygodni. Ona ciągle swoje. Żydzi nie mają żadnej przyszłości w Polsce. Jestem nieszczęśliwa, ponieważ nie mam ojczyzny. Tragedia mego męża jest o wiele przeraźliwsza niż kogokolwiek innego. Każdy Żyd, kiedy poczuje, że jest mu źle, może żywić nadzieję na przesiedlenie do Eretz Izraela. Dla mojego męża natomiast, poety polskiego, nie ma nadziei w Izraelu. Ja nie wiem oczywiście, czy Tuwim sam miał takie poczucie. Nie wiem w ogóle, czy jego żona z nim tak mówiła. Ale samo to, że ona tak myślała, a ona pewnie nie mogła być jedyna w takim myśleniu, bardzo wiele o tej żydowsko-polskiej traumie mówi. Później, podczas okupacji, to znalazło wyraz w jednym z najbardziej tragicznych świadectw, jakie w ogóle na ten temat można znaleźć. Była sobie pewna pani, nazywała się Izabela Czermakowa. To była bardzo zasłużona tłumaczka z angielskiego, powieści wielu. I mało kto wie, że podczas okupacji, jako Żydówka ukrywając się po aryjskiej stronie, pisała epigramaty. Takie króciutkie wierszyki, dwu, trzy, cztero najwyżej linijkowe, w których zawarła, jak nikt chyba, doświadczenia osoby
No właśnie w ten sposób się ukrywający. I jeden z tych jej aforyzmów tak oto brzmi. Serce wpadło w potrzask. Dziwaczna zawiłość. Do własnej ojczyzny bezwzajemna miłość. No to jest piekielne, ale i nieoczywiste. Przecież z istoty rzeczy miłość ojczyzny wydaje nam się ideą jakiejś czystej wzajemności. Właściwie ojczystość jest wzajemnością sensu stricto. I stwierdzenie takiej niewzajemności jest nie tylko poczuciem odtrącenia, ale w ogóle jakiegoś jest uniemożliwieniem i zlikwidowaniem pojęcia i symbolu ojczyzny w ogóle. Tak mi się wydaje. I znowu, takie rzeczy mają ciągle przedłużenie. 2 lata temu odwiedziłem, po raz pierwszy ich widziałem od marca 68 roku, moich bardzo bliskich przyjaciół szkolnych, emigrantów właśnie 68 roku w Nowym Jorku. Gadają po polsku, jakby w ogóle nie wyjeżdżali z Warszawy. Deklarują, że nic co polskie ich nie obchodzi. A co się dzieje w Polsce, wiedzą wszystko dokładnie, na pamięć. Trauma pełna. Kłóciliśmy się w ogóle straszliwie. Jak Polak z Polakiem i Żyd z Żydem, czyli jucha leciała po ścianach w ogóle od rana do nocy. No i słuchajcie, na koniec już. Już mam odlatywać i ona, taka Stasia, mówi mi tak. 2 razy to powtórzyła, tak dobitnie, żebym ja sobie to do końca moich dni zapamiętał. Kim oni mianowicie są? I powiedziała tak. Jesteśmy polskimi Żydami. Nie Amerykanami, nie Polakami. Jesteśmy polskimi Żydami, których Polska nie chciała. Nikim innym nie jesteśmy. Czyli dla nich bycie polskim Żydem, polską Żydówką, jest tym samym, co stwierdzenie, że Polska ich nie chciała. To należy do istoty polskiego Żyda, że Polska go nie chce. Tak oni przynajmniej to czują, a to było bardzo szczerze powiedziane. No i na koniec, po tym podglebiu historycznym pseudo polsko-żydowskiej świadomości, czy coś się z tym da zrobić, czy coś się z tym innego dzieje? Myślę, że jednak jakoś tak. Najpierw bowiem, jak wam powiedziałem w pewnym momencie, była kompletna nieufność do tego, że można się w ogóle czuć Polakiem i Żydem jednocześnie. Jedna z moich przyjaciółek z polonistyki, kiedyś, to był rok chyba 80., 81., pijemy wódeczkę na parapetówce u jednego z naszych przyjaciół i gadamy z nią o moim żydostwie. I ona dostała furii. Po prostu furii. Zmistyfikowałeś się, wyznaczyłeś sobie sztuczne miejsce w świecie z powodu 68 roku, wybrałeś to, co łatwiejsze, sprzeniewierzyłeś się własnej autentyczności, gówno z ciebie nie żaden Żyd. Co tutaj mi trujesz w ogóle o jakiejkolwiek żydowskości? Pełny ten rodzaj jakby odtrącenia takiej możliwości. A zauważcie, nie ma w tym przecież cienia antysemickości, w tym, co ona powiedziała. Po prostu odtrącenie możliwości bycia jednym i drugim jednocześnie. I teraz następny tekst. Bardzo dla mnie ważny. Ja nie umiem go skomentować, ale ciągle czuję, że kryje się w nim coś nieprawdopodobnie ważnego, właściwie na wielki traktat jakiegoś humanistycznego socjologa. Maria Dąbrowska, jak wiecie, prowadziła ten swój kilkudziesięcioletni dziennik. Wielu ma do niej pretensje, że są w tym dzienniku jakieś akcenty antysemickie. Co jest to bulwersujące, jeśli się pamięta, wspaniałą postawę Dąbrowskiej sprzed wojny, kiedy czynnie potrafiła się przeciwstawiać antysemityzmowi w Polsce. No więc jest ciągły spór. Czy to był antysemityzm, czy nie był antysemityzm? No dobrze. Mnie się zdaje, że wszystkie te akcenty w jej dzienniku zniknęły od momentu pojawienia się w nim następującego zapisu 22 maja 1956 roku.
Już nabrzmiewa wolnościowa atmosfera przedpaździernikowa. I tak oto pisze Dąbrowska. Posłuchajcie. Ostatnimi tygodniami byłam w Nieborowie w towarzystwie samych Żydów. Częste ich rozmowy o wzrastaniu antysemityzmu. Czemu dziś sami są częściowo winni, bo jak można było dać sobą obsadzić wszystkie kluczowe pozycje życia Polski, prokuratury, wydawnictwa, ministerstwa, władze partii? Sprawiedliwość każe przyznać, że jeśli jakaś myśl wolna i twórcza się kołacze, to wśród nich. W tej chwili oni są najodważniejszymi burzycielami policyjnego ładu. Z tym wszystkim to ludzi drażni. I teraz uważajcie, bo to jest to clue. Z tym wszystkim to ludzi drażni. Jakby ktoś, kto nie jest całkiem nami, chciał we wszystkim żyć za nas. Tak, przypuszczam, czują to i komuniści. To prawdziwie tragiczne zagadnienie. Pragnie się, żeby przestało istnieć, żeby znikły te mimowolne rozróżnienia i uczuciowe dyskryminacje. Jakby ta Dąbrowska widziała nagle w Żydach jakiś idealizowany portret polskości, która w tym samym momencie jej się wydaje obca. To jest jakiś kłąb, naprawdę strasznie trudny do rozwikłania, ale chyba gdzieś zasadniczy. Tak się chyba objawia, jak myślę, jakiś element no, takiej schizoidalnej świadomości polsko-żydowskiej u nas, w Polsce. Ale jak to rozebrać, co z tym zrobić, ja naprawdę nie umiem. Myślę, że dopiero od niedawna w Polsce, choć to taki niby banał teologiczny, przynajmniej od czasu Soboru i papieża Jana Pawła II, dopiero od niedawna pojęcie kulturowego kręgu judeo-chrześcijańskiego nabiera w Polsce jakiejś rzeczywistej treści. Oczywiście tylko wśród tych, których kwestie religijne osobiście dotyczą. To ci ludzie, najbardziej świadomi i światli, chyba jednak rozumieją już naprawdę dobrze, co to jest krąg judeo-chrześcijański. A jednocześnie w związku z laicyzacją, która postępuje i oczywiście będzie postępowała, inaczej być nie może, wartości tego kręgu są odsakralizowywane i przez to wypłukiwane. Czy jakoś można rdzeń tych wartości, który jest dla jednych sakralny, a dla innych nie musi być sakralny, uratować? Tego ja nie wiem. Podobnie jak myślę jest z treścią słowa zagłada. Ponieważ już dzisiaj tyle wiemy, nie tylko o faktach dotyczących zagłady, bo fakty to stało się zawsze przecież. Przecież nawet wiedziało się wszystko niesłychanie dawno już temu i o tym, co się działo na styku polsko-żydowskim podczas zagłady w Polsce. To było od bardzo dawna wiadome. O tym się tylko nie mówiło po prostu, powszechnie. Otóż również dopiero dzisiaj to słowo zagłada nabiera znaczenia, ponieważ ludzie zaczynają rozumieć świadectwa tych osób, które przeżyły zagładę. Zaczynają w nie wnikać. Zaczynają czuć jakąś, według mnie skądinąd niemożliwą, ale to nie znaczy, że nie należy jej zawsze szukać, empatię po prostu z przeżyciami tamtych ludzi. No i wreszcie, żydowskość staje się chyba coraz bardziej i w świecie, i tym samym w Polsce, jakimś czymś uniwersalnym w kulturze światowej. Jakimś jednym z uniwersalnych aspektów człowieczeństwa. I od tej strony także, jak myślę, ta traumatyczność świadomości szczególnej, polsko-żydowskiej, być może będzie malała. Powiedziałem na początku i dalej tak jednak sądzę, że ktoś taki jak ja to nie jest człowiek pogranicza, tylko człowiek granicy. Ale też muszę uczciwie powiedzieć, że odczuwam, że wokół tej granicy zaczynają się wreszcie i we mnie i w innych ludziach budować jakieś terytoria, jakieś kulturowe terytoria. I może dzięki temu po prostu ten ruch międzygraniczny, między tym co żydowskie, a tym co polskie, również w ludziach o świadomości polsko-żydowskiej zacznie się w jakiś sposób tworzyć. A wszelkie takie ruchy zawsze są
kulturowo bezcenne. Dziękuję bardzo.